Objawienie Pańskie, popularnie zwane Świętem Trzech Króli, to bardzo piękna uroczystość. Pokazuje nam tych mędrców, którzy przybywają do Pana Jezusa, aby oddać Mu pokłon. A tak naprawdę też idzie o to, że oni przez to przybycie uznają w Jezusie Chrystusie Syna Bożego, Zbawiciela świata, otwierają się na objawioną prawdę. I nie tyle to przybycie jest tak bardzo istotne, jak to, że oni od Jezusa Chrystusa wrócili do swoich kultur, do swojego świata, by tam zanieść tę prawdę, którą Pan Jezus przyniósł, o miłości, którą obdarza każdego człowieka. Tradycyjnie Święto Trzech Króli poświęconą kredą oznaczamy od drzwia naszych drzwi. Siostry Terezjanki przygotowały mi, tutaj mam w tym plastikowym koszyczku, kredę, misternie zapakowaną niczym cukierki. I właśnie tak pomyślałem sobie, że ta kreda, którą oznaczamy nasze mieszkania jako wyraz naszej wiary, takie nasze credo, to tak jak cukierek, tylko że czasami ten cukierek może być gorzki. Czasami ten cukierek no, nie jest taką aż wielką słodyczą, wtedy kiedy tak naprawdę trzeba nam naszą wiarę skonfrontować z daną sytuacją, w której się znajdujemy. Jakże często jesteśmy wpisani mocno w tą tradycję i zachowujemy bardzo skrupulatnie od wieczerzy wigilijnej przez palmy na niedzielę palmową, dyngusy, nie dyngusy, a kiedy idzie o istotę naszej wiary, bardzo często chowamy głowę w piasek. Objawienie Pańskie to jest takie przypomnienie dla nas, że nasza wiara powinna być konsekwentna, żebyśmy wyzbywali się zabawy w Kościół, wiarę w Pana Boga, ale żebyśmy zrozumieli, że jest to coś naprawdę istotnego, że ta wiara czasami wymaga od nas takiej konkretnej postawy. Myślę, że warto o tym pamiętać, Święto Trzech Króli, w Objawienie Pańskie, bo to Pan Jezus nam objawił, że tak bardzo jesteśmy dla Niego ważni. Oby On był dla nas również tak samo ważny, żebyśmy umieli się Nim dzielić. Ja idę przygotować moje drzwi, bo trochę umazane po tych deszczach, po to, aby w uroczystość Objawienia Pańskiego tą kredą naznaczyć moje drzwi. Może mi się uda odczytać ten symbol, aby w codziennym życiu być naprawdę prawdziwym takim znakiem tego, że miłość zagościła pośród nas.